Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Maryjo, Matko Boża, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Apel pamięci odczytał oficer 2 pułku saperów z Kazunia, panie kapitan Król. Baczność! Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś w 72. rocznicę obrony twierdzy Modlin na cmentarzu Zakroczymskim na uroczystym apelu pamięci, by złożyć hołd tym wszystkim, którzy stawili czoła hitlerowskiej nawale, oddali życie za sprawę wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Oddajemy wam cześć, synowie i córki ludu polskiego, którzy począwszy od września 1939 roku do ostatnich dni II wojny światowej prowadziliście walkę o wolność narodu polskiego, o godność i honor naszej skrwawionej ojczyzny. Ciebie wzywam, generale Tome, generale Ludwiku Czyżewski i wszyscy obrońcy twierdzy Modlin, niezłomnych w walce z hitlerowskim najeźdźcą o wolność naszej ojczyzny. Stańcie do apelu! Przywołuję was, żołnierze 8 Dywizji Piechoty, poległych i pomordowanych w dniach 8-29 września 1939 roku w obronie pododcinka Zakroczym twierdzy Modlin, którzy trwaliście do końca na swych wyznaczonych placówkach, tak jak nakazywał wam żołnierski honor. Kapitanie Władysławie Giżyński, podporuczniku rezerwy Piotrze Domański, podporuczniku Edwardzie Fedorowiczu, strzelcu Stanisławie Kiński, kanonierze Janie Duraju, stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze 32. Pułku Piechoty, polegli i zamordowani na skutek odniesionych ran, mężnie stawiając czoła hitlerowskiej nawale, kapitanie Tadeuszu Dorant, sierżancie Stanisławie Drechny, stańcie do apelu! Polegli na polkach!
Przywołuję was, żołnierze 2. Dywizji Piechoty, legionów walczących pod Zakroczymiem, podporuczniku rezerwy Wojciechu Kowalski, starszy sierżancie Stanisławie Drechno, kapralu podchorąży Witoldzie Lechu, strzelcu Andrzeju Zacny. Stańcie do apelu! Kolejni na polu, w polu! Stańcie tu teraz z nami, żołnierze 13. Pułku Piechoty i 30. Dywizji Piechoty, podporuczniku rezerwy Józefie Bartczaku, kapralu Teodorze Janiszewski, strzelcu Władysławie Lenicki, strzelcu Hugo Cymermanie, strzelcu Pawle Ryluku, poruczniku Józefie Rytel, którzy w nierównej walce znaczyliście swoją krwią pola bitewne ziemi mazowieckiej. Stańcie do apelu! Kolejki do polu, w polu! Do was wołam, żołnierze 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, Szkoły Podchorążych Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej, dla których biało-czerwona była świętością do końca. Jej poświęciliście swe młode życie. Poruczniku Krzywicki, poruczniku Tadeuszu Sierakowski, poruczniku Marianie Mańkowski, poruczniku Kazimierzu Pruście Skowroński, podchorąży Teodorze Domaniecki, plutonowy podchorąży Adolfie Klementowski. Stańcie do apelu! Was wzywam, żołnierze 1. Pułku Artylerii Ciężkiej, którzy do końca trwaliście na swych placówkach. Kapitanie Janie Henigu, kapitanie Józefie Sobczaku, podporuczniku rezerwy Józefie Piaskowski, podporuczniku rezerwie Aleksandrze Winiewiczu. Stańcie do apelu! Kolejni do polu, w polu! Przywołuję was, obrońcy niepodległości, żołnierze Batalionu Radiowo-Technicznego, majorze Romanie Jędraszko, poruczniku rezerwy Stanisławie Nidzicki, poruczniku Janie Wnęp, strzelcu Janie Pachelczyku. Stańcie do apelu! Kolejni do polu, w polu! Do was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, którzy złożyliście swoje cenne życie na ołtarzu ojczyzny. Dzisiaj mówię w imieniu Matki Waszej, Rzeczpospolitej Polskiej, strzelcu Kazimierzu Kraszewski, strzelcu Bronisławie Sierancie, strzelcu Janie Maszko, strzelcu Mikołaju Walasie, strzelcu Pawle Luduku, strzelcu Janie Olszewski. Stańcie do apelu! Kolejni do polu, w polu! Wzywam was, oficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Policji Państwowej i innych organów państwa polskiego, bestialsko zamordowani w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Was wzywam, 106 mieszkańców Zakroczymia w bestialski sposób zamordowanych przez wkraczających do miasta hitlerowców, spoczywających tu we wspólnej z żołnierzami września mogile. Stańcie do apelu! Kolejni do polu, w polu! Do was się zwracam, potomni. Nie zapominajcie bohaterów, którzy do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Niech ta dewiza będzie drogowskazem dla naszej pracy i służby dla Rzeczpospolitej. Tak nam dopomóż Bóg. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Do salwy honorowej. Trzema! Ładu! Salwą! Wprost! Marsz! Kwiatki składa w
burmistrz gminy, przewodnicząca rady. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych z Fotomowa. Kwiaty składa pan prezes, kapitan Józef Lemański. Proszę uprzejmie. Oni zawsze spojrzeli na miejscu. Kwiaty składa delegacja Okręgu Mazowieckiego, Związku Oficerów Rezerwy imieniu marszałka Piłsudskiego z pułkownikiem Alfredem Sobatem. Warszawskie szare szeregi. Proszę o złożenie kwiatów przez przedstawicieli 60. Dywizji Rakietowej ze Szerwicy. Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin. Proszę uprzejmie dyrektorów szkół zakroczyńskich. Proszę bardzo. W imieniu pani poseł Jadwigi Zakrzewskiej kwiaty składa pan Mędrowski i pani Szostak. Stowarzyszenia Seniorów w Zakroczyniu i w Wojszczyce. Teraz Zakroczym. Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego Forum z panią Parazińską, pani Bozak i pan doktor Wacław Bozak. Proszę o złożenie kwiatów dyrektora banku, panią Wasia Gdzewską. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność z panem Rockim.